wchodzimy między kości i delikatnie ewentualnie przesuwamy się w kierunku palców. On the top is soft. O, i gdy już dochodzimy do stawu, to są kółeczka. Dochodzimy do pięty i robimy linię trzecią i czwartą między kości. Boczna krawędź kciuka. Cztery palce zapierają się, dają nam podparcie, dają nam nacisk dla kciuków. Mamy siłę w ten sposób. You can do one more time. Jeszcze raz można to zrobić. Pierwsza, druga linia. Yeah. Rozcierania do kostki. You can do twice. Trzy czwarte kółka, połowę kółka, pół księżyc, ile, na ile tam skóra się rozciągnie. Okay, then after that, this hand can be worn. Następnie prawa dłoń chwyta za palce i lewy kciuk masuje. Palce zapierają się lewej dłoni. Po jednej stronie. Na ile się da kciukiem o cała wierzchnia strona stopy. Wokół kostki. You can chain hand. Następnie zmieniamy dłonie. Yeah. Hand of lewa złapała za... To są uciski czy rozcierania? Rozcierania. Trzy czwarte kółka. Jak nam pasuje, można zmienić dłonie i trochę then inaczej. After that, you can squeezing. Następna technika, ściskamy. Squeeze, but not now. Ale nie używamy kciuka, now tylko kłębem jakby. Takiej madło ściskamy palce. I mobilizacja każdego z palców naprzemiennie, prawym, lewym kciukiem. I to jest tyle w tej technice. Leci dalej. First line. Chcecie powtórzyć całą stopę? Nie, palce. Nie, a teraz o tą technikę jeszcze raz. Can you show the fingers? Because here control, right? Mm-hmm. Palce na podeszwie. It's not really here, not here, yeah? Just on the joy. U podstawy palców, nie joy, palce, ale zupełnie na stawie tym każdego z palców. Jeszcze mam. Yeah? And you can... I jeszcze raz taki ścisk. Czyli to po tych rozcieraniu, tak? Tak. And we can just finish this lie outside by palm here, yeah? It is the first lie of outside. No się plącza, to już chodzi o pierwszą linię, która biegnie wzdłuż piszczela po zewnętrznej stronie. Here, first lie, second lie, third lie here, yeah? Mm-hmm. And this. We have five lies in an energy line. Two lies inside, three lies outside. Mm-hmm. Yeah? Okay. We can do strong here. Mocno stawić siły, nacisk nogą do podłogi. The toes moving. If you can't find the bones, when you press like this, and one hand move here to touch the bone. Dokładnie nie wiadomo, jak przebiega piszczel, to najpierw catch the line, and just follow and press. Lewym kciukiem przesuwamy się wzdłuż piszczela i prawym kciukiem dochodzimy i dopiero wykonujemy nacisk. Press, like that. But if we see the bones like this, jeśli, okay, more easy. Jeśli widać, nie ma problemu. Automatycznie to idzie. On the top, the knee. Sprawdzamy. The first lie in the middle. Po środku kolana. Go kolanem. Straight here. Opuszczamy kolano. Yes. I wierzch. Straight here. Wierzch mięśnia. And we start. Nacisk pionowo w dół. Palce dotykają klienta. Stabilizacja dla nas. Then, after this, we move the left hand gdy chodzimy do części prywatnej, lewe palce na zewnątrz i możemy dalej dojść do pachwiny w ten sposób. And come back, same line.
i wracamy. Ok, and the second lines. Druga linia, in this skirt, not dalej. Easy to find. Trochę jest ciężko, bo jego noga się kładzie na zewnątrz, więc musimy wyprostować ją, czymś zablokować kolanem na przykład. Nawet przy tej pierwszej linii już można było to zrobić. Not here, it's bone. Nie na samej kostce naciskamy, powyżej kostki. One finger. Bardziej w kierunku stopy, kolano. This, I mniej więcej szerokość jednego palca, 1 cm. Trzecia linia będzie po lampasie zewnętrznym, po lateralnej stronie. Czyli druga linia jest pomiędzy pierwszą a drugą, mniej więcej. Szerokość kciuka. Orientacyjnie, zależy jak duży mięsień. Nacisk pionowo w dół. And this move. I kolano przesunęła z okolic kostki na łydkę here, i zewnętrzna strona. Feel here. And kolana to the floor. W dół. Kolana blokuje nam łydkę, żeby nam się noga nie kładła cała. To this pass. Okay, and third line now. We sit a little bit low. Yeah. Teraz trzecia linia. Because ona jest po lampasie zewnętrznym szef. Third line is here, moment. I to jest. Like rolujemy. Same this way. Będziemy rolować here. Pasmo biodrowo-piszczelowe, które biegnie. This bone and the line, they are very close. This line here. This bone. Więc trzeba uważać na kości, oczywiście blisko. Go straight to the top there. You can see from here, this line. Blisko kostki, oczywiście jest kości, więc trzeba z uczuciem. Ale tam mi się przyczepia to pasmo, to się przyczepia. Here, like w każdym razie podchodzimy pod pasmo, wciskamy się pod niego, następnie popuszczamy lekko i rolujemy go do góry. You can touch tak jak strunę byśmy do góry przesuwali. Wchodzimy, leciutko popuszczając, rolujemy nad pasmem. Niewielki to jest ruch, zależy jak jest bardzo napięte. Czasami jak struna, czasami trudno wyciąć. Więc ona już nie klęczy, ale siadła na pupie i zniżyła swoją posturę, żeby łatwiej do tej lateralnej części nogi dojść. W razie wchodzimy. Yes, move up, yeah. Very tense. I rozciągamy pasmo do góry. Opuszczamy kolana. Under the line, yeah. Under the tendon, and you catch them, and stretching up. About 3 points here. Ona mówi o 3 punktach, ale można ciągnąć dalej, bo to jest. Boli? Trochę fascia later, później się zatrzymuje, też można go. Wali to. Napinasz po więzi szerokiej, można go również masować w tej pozycji, jeśli się gniemy. Jeśli nie, to wracamy z powrotem, żeby już nie przesuwać się, bo siedzimy, ciężko jest nam tak wysoko sięgnąć w kierunku bioder, to wracamy. Będziemy go jeszcze opracowywać. One more technique. After you finish three lines. Kolejna technika, trzy linie były, tak? Sit like it, yeah? Nadal w tej samej pozycji. And use left hand. Go under the knee. Kolano do góry. And just hold the feet. And you lift the knee up like this. Yeah. And change. I będziemy dłoniować. Stabilizujemy kolano, żeby nam za bardzo się nie kładło, nie uciekało, czyli ciągniemy kolano w jakimś sensie, stabilizujemy, żeby
block here. Stopą można zablokować, jeśli klient tam się rozjeżdża, bo śliska powierzchnia czasami jest. Stretching. Napinamy jeszcze troszeczkę biodra. We move. Like this. Blokujemy stopę. You can see the line here. I pasmo będziemy dłoniować. Wcześniej kciukami, teraz będziemy kłębami go masować. Palm. Jedną górę, lewym kłębem. Równocześnie blokujemy, kontrujemy kolano. Łapiemy ponad kolanem, nie poniżej kolana, żeby nie było napięcia w stawie kolanowym. Jeśli będziemy pchać lewym kłębem, będzie napięcie. Byłoby napięcie. You can come back to the hips. I zaczęliśmy od biodra do kolana i wracamy z powrotem. If stands like this, you can do more than one. Można kilkukrotnie w górę i w dół, bo to jest duży mięsień, duże pasmo. And after that, change. Następnie zmieniamy ręce. This hand. Łapiemy pod kolanem i to pasmo rolujemy na łydce teraz. Kłąb lewej, prawej dłoni. On this line, yeah, this. Palce dotykają, dają nam podparcie też i doszła do kostki, na ile się da, wygodzenie niewielki ten mięsień. And after that you po zrobieniu łydki w górę, w dół, we don't have this picture in the book. Kolejna technika opcjonalnie, to jest siatko tkacki. Trzeba to zapisać. To jest, to było 9, to co pokazywała, to było 9, a teraz trzeba zapisać 9A. Move this way. And take the leg. Siatło tkacki. To jest optymalne, dość mocne napięcie, tylko dla niektórych jest wybrane dla dobrze rozciągnięcia. My się tego uczymy, ale nie wszystkim. The people normal, yeah? It's very tense, we do just like this is now. Przeciętny klient tak się rozciągnie. Niektórzy masażyści czasami są lepiej rozciągnięci, bo coś tam trenują. Enough, yeah? Ale przeciętny klient w takiej pozycji, powiedzmy. Łapiemy za kolano, żeby nam już dalej nie poleciało, żeby go nie wyłamać z stawu biodrowego, żeby nie wyłamać. I dłoniujemy, palce są na zewnątrz, nasze lewej dłoni. Kłębę naciskamy pionowo w dół. Od pachwiny. You can. Yeah, a little bit. Okay. Just three points. And no more here. Just control. And go back. I wracamy od pachwin do kolana i z powrotem. And boxing. Trzymamy tak, blokujemy, żeby nam nie poleciało dalej. Okay, and slowly get back to the size. And chain the hand here. And hold it like this, yeah. And you... Druga technika po tym dłoniowaniu było... Były kółeczka w jedną stronę, kilka kółek i w drugą stronę. Łapiemy when you go dole leg, kolanowym a little bit pushing i zapięte i mamy wtedy, to jest ergonomiczne, klient czuje się bezpiecznie, czyli trzymamy zapięte, tak jak after that, w jedną stronę, w drugą stronę, trzy kółka, to było 9B, 9C to jest, to the size a little bit. Pchamy w kierunku prawego barku kolano, rozciąganie, mobilizacja stawu biodrowego. Bo ono było silne napięcie w tym siedzie płotkackim, dlatego go rozluźniamy teraz. I nawet na dużym kliencie to nawet można sobie pomóc w ten sposób. Ona prawym udem pchała na stopę klienta. I ostatnia technika 9C to jest przeciąganie takie, mobilizacja stawów. Okay, jeśli klient płasko leży, to jest trakcja dla wszystkich stawów, dla kręgosłupa również. Trzy razy ciągniemy zapięte.